Hejka na moim kanale. Zapraszam Was do wykonania wraz ze mną takiego oto sweterka w pięknym jesiennym kolorze z efektownym wzorem. Tutaj po środku mamy, zobaczcie, wzór warkocza z bąbelkiem. Natomiast z boku fajny, bardzo prosty wzór, który optycznie wyszczupli sylwetkę, mam nadzieję. Wobec czego myślę, że fajnie będzie to całość wyglądać na każdej figurze. Rękawki będą miał reglanowe, więc także jakaś nowość na moim kanale i przeprowadzę Was przez cały proces wykonania tego sweterka. Natomiast rękawek będzie miał też po środku ten fajny, efektowny wzór warkocza z bąbelkiem. Zobaczcie. I w tej części chciałabym Wam właśnie pokazać ten wzór, wobec czego dzierganie tego sweterka, jakby zaczniemy od tego wzoru, żeby, ponieważ później filmiki będą zbyt długie, jeżeli będę ten wzór powtarzać, bez czego ja dzisiaj Wam krok po kroku pokażę, jak właśnie ten fajny tutaj środkowy wzór wykonać i później już będę po prostu mówiła, że jest to wzór warkocza z bąbelkiem. Będziecie wiedziały już, jak on wygląda. Także zapraszam do oglądania filmiku. Zobaczcie z bliska, jak wygląda właśnie ten nasz wzór. Sweterek wykonamy, zobaczcie, z takiego bardzo ładnego koloru musztardowego. Troszkę szukałam tego koloru, żeby nam fajnie pasował na taki jesienno-zimowy sweterek i żeby ładnie nam się wkomponował w te oto wzory. Jeżeli chodzi o wełenkę, to użyję tej wełenki Drops Merino Extra Fine, to jest 100% wełny merino. I jego kolor, numer koloru jest to 30. Tak wygląda pojedyncza nitka. Bardzo fajnie się z niej dzierga. Jest dobrze tutaj skręcona. Bez względu na to, jakich użyjecie drutów, czy metalowych, czy plastikowych, czy drewnianych, ona łatwo schodzi z drutu, łatwo się szybciutko nią dzierga. Jeżeli chodzi natomiast o gramaturę, tutaj jest w motku 50 gram, jest to 105 metrów, także w sumie te motki nie są dość takie długie. Do użycia, do wyrobu tej wełenki producent zaleca drutów 4 mm. My użyjemy drutów 4 mm na ściągacz, natomiast 4,5 na resztę. To znaczy ja użyję, jeżeli chcecie, możecie też użyć podobnie. I próbka obliczeniowa 10 na 10, jest to 21 oczek na 28 rzędów w tych drutach 4 mm. Wełenka fajnie się dzierga, tak jak powiedziałam. Do tego jeszcze byśmy potrzebowały do tego wzoru takiego właśnie specjalnego drutu do warkoczy. Może być oczywiście jakiś zwykły, prosty drut. Chodzi o to, że tutaj w warkoczu tym jest zakręt na trzech oczkach, więc fajnie by było mieć jakiś dodatkowy drut, żeby nam te oczka nie popruły się w czasie zakrętu. Ten drugi wzór tutaj jest bardzo prosty, także już w czasie dziergania, pokazywania przodu i tyłu, to ja Wam szybciutko go pokażę, a dzisiaj krok po kroku pokażę właśnie ten konkretny wzór bąbelkowy. Więc tej wełenki sweterek tak się roluje, także jest dość ona rozciągliwa i rolująca się. To trzeba też mieć na uwadze. Ja próbowałam go zrobić na taki rozmiar 40, taki ML, żeby mniej więcej dla większości pań pasował. Wobec czego wszystkie dane, które będę podawała, czy będą w opisie, to właśnie będzie na ten mniej więcej rozmiar. Także zapraszam. Także teraz pokażę krok po kroku, jak wykonać właśnie ten wzór bąbelkowy. Wzór bąbelkowy, tutaj na rękawie po środku,
Ma 12 rzędów w górę i właśnie powtarzalność jego jest 12 rzędów. Zobaczcie tutaj, jak on na rozciągnięciu wygląda. Składa się z dwóch takich warkoczy i tutaj kończy każdy rząd się i każdy warkocz tutaj przy zakręcie ma też takiego efektownego bąbelka, który jakby myślę, że dodaje uroku. Mam ten wzór też wykonany na innej wełęce, na kolor niebieskiego, tak żebyście sobie mogły zobaczyć, porównać sam właśnie ten wzór. I tu właśnie też można zobaczyć, że w zależności od tego, w zasadzie jaki jest kolor, tak ten efekt wzoru jest troszeczkę inny. No i oczywiście w zależności od tego, jakich drutów użyjemy, to też jest albo większy, albo mniejszy. Już nawet po samym bąbelku też widać różnicę. Także to jest dla takiej ciekawości. Ja Wam już pokażę ten wzór na tym standardowym naszej wełęce. Nie będę już pokazywać na tej małej próbce przykładowej. Myślę, że tak będziecie miały lepsze pojęcie już jak z tej konkretnej wełenki, z której wykonujemy swetr, wykonać ten wzór, jak on będzie wyglądał. I tak, zaczynamy pierwszy rząd wzoru, to są cztery oczka prawe, czyli standardowo drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym i zabiera nitkę, która jest z tyłu. I mamy cztery oczka prawe. Następnie mamy dwa razem oczka, są też w standardowy sposób, czyli drut prawy przechodzi przez dwa oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu, i jest nitka przeciągana przez te dwa oczka i jest ściągana. Następnie jest narzut, czyli narzucamy nitkę wiodącą na drut prawy i dwa prawy. Jest to jedna część warkocza, w zasadzie jedna tutaj strona, a druga jest jego lustrzanym odbiciem. Tutaj między nimi mamy dwa oczka lewe. Zawsze przez cały wzór będą właśnie te dwa oczka lewe między tymi dwoma warkoczami i zaczynamy drugą stronę tego wzoru, odbicie lustrzane, czyli zaczniemy od dwóch oczek prawych. Tu kończyliśmy dwa oczka prawe, zaczynamy dwa oczka prawe, tak? Czyli lustrzane odbicie. Narzut, czyli narzucamy nitkę wiodącą na drut prawy i dwa oczka razem, tylko że z tej strony dwa oczka razem będą przez przełożenie, czyli pierwsze oczko ściągamy, drugie oczko przerabiamy na prawo i przeciągamy te przerobione przez to wcześniej ściągnięte. I w ten sposób mamy zamykanie oczka przez przełożenie. I kończymy wzór czterema oczkami prawymi. Jeżeli chodzi o stronę lewą, strona lewa będzie zawsze przerabiana wynikowo. Czyli tam, gdzie są oczka prawe, tam są prawe, a gdzie lewe, tam są lewe. Strona lewa, tak jak mówiłam, jest wynikowa, czyli tam, gdzie oczka lewe, tam lewe, gdzie oczka prawe, tam prawe. I mamy tutaj 8 lewych, czyli standardowo nitka wiodąca jest z przodu drutu lewego i drut prawy przechodząc przez środek oczka na drucie lewym zabiera tą nitkę. I tak samo przerabiamy na lewo to oczko, które jest narzucone, że drut prawy przechodzi od tyłu tego oczka, o tutaj, widzicie, zabiera nitkę, która jest z przodu, przyciągana i jest ściągana. W ten sposób nam powstaje właśnie takie ładne tutaj wykończenie wzoru ażurowe. Fajnie to wszystko wygląda, ten przerwa jest większa i daje ładniejszy efekt dla wzoru. Pomiędzy oczywiście tymi warkoczami są tutaj na stronie lewej dwa oczka prawe i ponownie jest 8 oczek lewych i jeszcze raz pokażę, jak to oczko narzucone przerobić. Mamy tutaj oczko narzucone, widzicie? I jeszcze raz, drut prawy przechodzi od tyłu tego oczka i teraz zabiera tą nitkę, która jest z przodu drutu lewego. I tak to właśnie był rząd drugi naszego wzoru. Trzeci rząd wzoru. Trzy oczka prawe. Dwa razem.
narzut i trzy oczka prawe. Dwa lewe. I ponownie trzy prawe. Narzut i dwa oczka razem. Ściągamy jedno oczko z drutu lewego na prawy bez przerabiania. Drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy to oczko przerobione przez to wcześniejsze nieprzerobione. I trzy oczka na prawo. Strona lewa, czwarty rząd jest stroną lewą i oczka są wynikowe, więc nie będę już pokazywać tych stron lewych. Mam nadzieję, że to jest jasne. I już po prostu będę pokazywać tylko prawe strony, czyli teraz będzie piąty rząd. Piąty rząd wzoru, dwa oczka prawe, dwa oczka razem, narzut i cztery prawe. Następnie dwa lewe, cztery prawe, narzut i dwa oczka razem przez przeciągnięcie. Szósty rząd wzoru jest to strona lewa, wobec czego pokażę zaraz siódmy. Siódmy rząd wzoru, strona prawa, jedno oczko prawe, dwa oczka razem, narzut, pięć oczek prawych, dwa lewe, pięć prawych, jeden narzut i dwa oczka razem i ostatnie oczko prawe. Ósmy rząd jest to strona lewa. Dziewiąty rząd wzoru, dwa oczka razem, narzut, sześć prawych, dwa lewe, sześć prawych, narzut i dwa oczka razem przez przeciągnięcie. Rząd dziesiąty, jest to strona lewa wynikowo. Mamy rząd jedenasty, najciekawszy rząd tego wzoru, najwięcej się dzieje. I zaczynamy bąbelkiem. Tutaj w ostatnim, przedostatnim rzędzie w dziewiątym zamykaliśmy właśnie tutaj dwa razy. I na tym oczku jednym będziemy wykonywać bąbelek. Bąbelek wykonujemy w ten sposób, że drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu, nie jest ściągana. Następnie narzucamy nitkę wiodącą na ten drut prawy. Ponownie drut prawy przechodzi przez środek oczka na drucie lewym i ponownie zabiera nitkę, która jest z tyłu. I już mamy trzy oczka. Ponownie narzucamy nitkę wiodącą na drut prawy. I ostatni raz drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym, zabiera nitkę, która jest z tyłu i wtedy dopiero je ściągamy i mamy pięć oczek tutaj z tego jednego. I teraz nie idziemy dalej, tylko odwracamy całą robótkę na stronę lewą i przerabiamy te pięć oczek na lewo. Dwa, trzy, cztery. I ponownie odwracamy na prawą stronę i ponownie te pięć oczek przerabiamy, tylko teraz na prawo. Standardowo je przerabiamy i jeszcze raz odwracamy całą robótkę i te pięć oczek przerabiamy na lewo, czyli tak naprawdę te pięć oczek przerabiamy trzy razy. Przekładając całą robótkę z lewo na prawo.
I teraz mamy prawą stronę. I będziemy zakończać tego bąbelka przez przeciągnięcie drutu prawego przez te wszystkie pięć oczek, zabranie nitki, która jest z tyłu, i przeciągnięcie tej nitki przez te pięć oczek. I ściągnięcie tych oczek w jedno. O, i mamy bąbelka. Proste. Następnie mamy oczko prawe. I teraz będzie warkocz. Do niego potrzebujemy właśnie tego dodatkowego drutu. Warkocz. Robimy w ten sposób. Na tych pierwszych oczkach. Trzy oczka ściągamy. I kolejne trzy przerabiamy na prawo. Aha, i ten drut tutaj odkładamy z tyłu robótki. I trzy na prawo. I drut z tyłu. Teraz te oczka z drutu z tyłu przerabiamy na prawo. O, i już mamy jeden warkocz. Widzicie? I on się tutaj, o, nam zakręca. Teraz mamy dwa lewe. I robimy drugi warkocz z drugiej strony, tylko lustrzane odbicie. Czyli zaczynamy od warkocza. Bierzemy ten drut zapasowy i trzy pierwsze oczka ściągamy i tym razem przykładamy je do przodu robótki. I w tym momencie tutaj jest zakręt w tą stronę, a tutaj będzie w tą. O, zobaczcie, na tych innych. Widzicie? To widać ładnie, jak układają nam się oczka. Czyli teraz z przodu, wcześniej było z tyłu. I kolejne trzy oczka przerabiamy na prawo. Następnie przerabiamy te oczka z drutu zapasowego. Odkładamy. O, i teraz widać już, fajnie to wygląda, tak? Jest poprawnie zrobiony wzór. I jedno prawe i ponownie na ostatnim, tym jednym, robimy bąbelek. Czyli teraz z tego jednego oczka zrobimy pięć oczek. Czyli drut prawy przechodzi przez to oczko, przez środek jego, zabiera nitkę, która jest z tyłu, nie ściągamy tego, następnie narzucamy nitkę wiodącą na drut prawy, ponownie drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym, zabiera nitkę, tu już są trzy oczka, narzucamy, to jest czwarte oczko i piąte oczko, jak drut prawy przechodzi przez oczko na drucie lewym i zabiera nitkę z tyłu. I mamy te pięć oczek. I teraz trzy razy będziemy te pięć oczek przerabiać, czyli odwracamy robótkę do tyłu i pięć oczek przerabiamy na lewo. Odwracamy robótkę do przodu i te pięć oczek tylko przerabiamy na prawo. Odwracamy ponownie na lewą stronę i przerabiamy te pięć oczek na lewo. To już jest trzeci raz. I teraz odwracamy robótkę na prawą stronę. I cały nasz bąbelek będziemy zakończać przez przeciągnięcie drutu przez te pięć oczek. Zabranie nitki, która jest z tyłu i przeciągnięcie tej nitki przez te pięć oczek i ściągnięcie jej w jedno oczko. I mamy bąbelek. Proste. No i 12 rząd jest rzędem wynikowym. Czyli tam, gdzie oczka lewe, tam lewe, a gdzie oczka prawe, tam prawe. I kończy nam ten 12 rząd cały wzór. No i tak wygląda nasz wzór. Mam nadzieję, że to fajnie tutaj widać, jak on się układa. Nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was do obejrzenia kolejnych części i życzyć miłego dziergania.